Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątności, która mi przypada. Wtedy ten podzielił mi majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w obu kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmił się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie rzekł: Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja to z głodu winę. Wstanę i pójdę do ojca mego, powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko mi. Pana przypomni, jakie mamy dzisiaj święta. Sabat. Na pewno. A jeszcze jakieś? Oczywiście z tym pierwszym nieporównywalne, ale... A to nie nasze. Państwa Polska? Dzień Wojska Polskiego. Czy dlaczego 15 sierpnia został ustanowiony jako Dzień Święto Wojska Polskiego? Pamiątka tak zwanego cudu nad Wisłą w 1920 roku, kiedy to odwróciły się losy wojny polsko-rosyjskiej, która właściwie nawet nie tylko Polsce zagrażała, ale całej Europie, gdzie ateistyczna potęga bolszewicka, prawda, chciała tę Europę najechać, zająć i szerzyć tam swoją, w gruncie rzeczy, zbrodniczą ideologię. Polska spalała naprzeciwko, a toczyły się boje i doszło właśnie w tych dniach do tak zwanego cudu nad Wisłą, pewnego bardzo inteligentnego manewru polskich wojsk z nad rzeki Wieprz, które odcięły, zagroziły odcięciem wojsk radzieckich, które właściwie już były pod Warszawą. Prawda? Oczywiście nazwa cud została jeszcze z innych powodów przypisana do tego dnia. Kościół katolicki głosił, że tego dnia Maria się objawiła na niebie i przeraziła wojska radzieckie. Nie będę wchodził w szczegóły tego cudu. Jeśli cud nad Wisłą miał jakiekolwiek religijną konotację, jakąkolwiek, to tylko ten, że elementem tych działań ze strony Polski było to, że polskie wojska postanowiły zagłuszać radiostacje radzieckie, przez to, że przez polską radiostację, silniejszą, przez dwa dni pod rząd, przez 24 godziny na dobę, nadawali teksty z Pisma Świętego. Po prostu trzeba było coś cały czas mówić, żeby zagłuszać radzieckie radiostacje, które rozkazy sobie przekazywały, a ponieważ nie było niczego pod ręką, co można by było mówić na okrągło, a było gdzieś tam Pismo Święte. Radiotelegrafiści dostali rozkaz: to czytajcie Pismo Święte. No i czytali Pismo Święte i te radzieccy, prawda, tutaj operatorzy tych radioodbiorników, prawda, zamiast słuchać rozkazów z dowództwa, mieli teksty Pisma Świętego. To był jedyny religijny element prawdopodobnie tego cudu na Wisłę. Ten wstęp ma tylko przypomnieć nam, że jesteśmy narodem, który bardzo sobie ceni wolność. Zwłaszcza jeśli, jak wtedy, było to dopiero 2 lata po jej odzyskaniu po 123 latach niewoli. Bardzo sobie cenimy wolność. Zresztą pod tym względem nie jesteśmy jedynym narodem. Wiele narodów ceni sobie wolność. Nie tylko wolność. Cenią sobie coś jeszcze.
o tym za chwilę powiem, ale skoro już jestem przy wolności, jeszcze też tytułem wstępu, po dzisiejsze kazanie będzie o wolności. Słyszeliście tytuł? Bądź wolność twoja. Co nam przypomina to kazanie? Modlitwa, ale w modlitwie jak jest? Bądź wola twoja. A ja to zmieniłem na bądź wolność twoja. Czy ja to naprawdę sobie zmieniłem? Czy wola Boża to wolność nasza? Do tego będę was chciał dzisiaj przekonać. Że wola Boża to wolność nasza. Dlatego gdy modlimy się bądź wolność twoja, tak naprawdę modlimy się o naszą. Bądź wola twoja, tak naprawdę modlimy się o naszą wolność. Chociaż nie wszyscy to na dzień dobry rozumieją. Tak jak to się działo przy przeciętnego człowieka, z którym przyszło mi kiedyś jechać pociągiem. Rozmowa zeszła na tematy religijne. I jak się dowiedział, że jestem religijnym człowiekiem, że chodzę do kościoła, że czytam Pismo Święte, że staram się przestrzegać przykazań, zaczął się ze mnie naśmiewać, że jestem niewolnikiem. Że jestem niewolnikiem jakichś zakazów i nakazów. Powiedziałem, że nie rozumiem. Oczywiście rozumiałem go doskonale. Chodziło o to, żeby go sprowokować, żeby dalej brnął. No więc brnął dalej, wyjaśniając mi, dlaczego jestem niewolnikiem. Jego zdaniem jestem niewolnikiem, bo mi nie wolno. Nie wolno tego, nie wolno owego. Te zakazy, jak stwierdził, one mnie zniewalają. A on jest ponadto, on jest od nich wolny. I dlatego uważam się za wolnego człowieka, wolnego nakazów, zakazów. Takiego, któremu wszystko wolno, a niewolnikiem byłem ja, bo mnie nie było wolno. Tak na marginesie, nie wiem, bo ja ten przykład często podaję, nie tym człowiekiem, tylko ten drugi, który teraz chcę powiedzieć. Mówiłem wam kiedyś o tym, jak moja teściowa była w szpitalu. Na serce. No, wiekowa niewiasta, ma teraz 90 lat, więc jakiś czas temu była w szpitalu, no miała prawo być. Podeszły mnie na serce szpitala. I w pewnym momencie, jak ją odwiedziliśmy, siedziała na takiej sali, gdzie były dość szerokie, w szpitalach są generalnie szerokie drzwi, bo tam trzeba tymi, wiecie, całymi łóżkami jeździć, prawda, po tych korytarzach i tych pokojach. Były szerokie drzwi, takie mniej więcej jak taka zalnica. I my tak sobie z nią rozmawiamy, a moją uwagę na moment przykuł pewien mężczyzna, który się pojawił w drzwiach. I tak sobie szedł. Ten mniej więcej ten. Teściowa też go zauważyła i zaczęła mówić: o, ten pan tutaj wczoraj go przywieźli. Miał zawał. Ale go odratowali. Odratowali. Idzie teraz zapalić. Stwierdziłem, że on był naprawdę bardzo wolnym człowiekiem. Więc ja bym te drzwi przeszedł ułamek sekundy. A jemu to parę sekund ładnych zajęło, zanim pokonał te 1,5 metra. Jako wolny człowiek szedł zapalić. Chyba też wtedy w tej rozmowie, w tym pociągu użyłem tego przykładu temu człowiekowi, żeby mu unaocznić, na czym ostatecznie będzie polegała jego wolność. Tak, pod tym względem, w tym rozumieniu zgodzę się. Jeśli nie teraz, to na pewno będzie pan bardzo wolnym człowiekiem. O tym chcę dzisiaj mówić. O pomyleniu pojęć wolny i zniewolony. Trzeba je jakoś zdefiniować, poznać genezę tych zjawisk, pewne przykłady podać. I odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posłuszeństwo pewnym, nawet zakazom, pewnym nakazom, czy jest przyjawem zniewolenia, czy wolności? Będę chciał was przekonać, chociaż myślę, że niekoniecznie będę musiał was przekonywać, ale podać wam przykłady, pewne myśli, żebyście wy mogli przekonać tych,
którzy mają kompletne pomylenie owych pojęć, że jednak wola Boża to wolność nasza. W każdym narodzie istniały i istnieją chyba do dzisiaj dwa potężne pragnienia, które w istocie rzeczy tak naprawdę są jedne. Tylko na początku ludzie ich jeszcze nie rozróżniają, jeszcze je rozróżniają. Nie myślą o nich jako o jednym pragnieniu. Są dwa. To jest pragnienie Boga i pragnienie wolności. O tym, że w różnych narodach i w każdym to pragnienie Boga się przejawia, mówi nawet jeden z tekstów biblijnych, który wspomina, że Pan Bóg do każdego narodu właściwie przemawiał, to każdemu narodowi dawał szansę, żeby go szukały, znalazły. O tym pragnieniu poznania Boga jeden z tak zwanych ojców Kościoła, Augustyn, powiedział tak. Dla siebie nas, Panie, stworzyłeś i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Miał rację? Augustyn też miał rację. Nie we wszystkim, ale tu akurat tak. Nie ma narodu, który nie szukałby Boga. Ale też w tych poszukiwaniach większość narodów w końcu dochodziła do bardzo mylnych pojęć o Bogu. Boga rozumiano jako bezosobową siłę, jako wielkiego ducha. Widziano go w słońcu, widziano go w kamieniu, widziano go w drewnie. Rozumiano go jako tyrana lubującego się w krwawych ofiarach, nawet z dzieci. Ale to wszystko pokazuje jedno. Te narody naprawdę poszukiwały Boga, tylko w tych poszukiwaniach wypaczyły się im pojęcia Boga. Powiedziałem, że poza pragnieniem Boga wszystkie narody pragną też wolności. O pragnieniu wolności pisze jeden z naszych poetów z XVII wieku, Antoni Górecki, w modlitwie uciśnionego narodu fragment czytam. Jeśli się wzruszysz, Panie, naszym płaczem, nie każ piorunem tych, co nas skrzywdzili, dla Twojej miłości wszystko im przebaczym, spraw tylko, byśmy wolnymi już byli. Augustyn mówił o pragnieniu poznania Boga, a Kurecki mówi o pragnieniu wolności. I tak jak w tym pragnieniu Boga narody dochodziły do błędnych pojęć o Bogu, tak w tym pragnieniu wolności narody również dochodzą do błędnych pojęć o wolności. Zanim przejdziemy krok dalej, zauważmy dwa potężne pragnienia. Bóg i wolność. Czy to tak naprawdę nie jest jedno pragnienie? Ktoś, kto odnajdzie nie wypaczonego Boga, ale tego prawdziwego Boga, czy nie odnajduje tym samym wolności? Jakiej wolności w czasach Jezusa Chrystusa poszukiwał naród izraelski? Wydaje się, że politycznej. Trudno się im dziwić, w końcu byli pod okupacją. Byli zniewoleni. Marzyli o wolności politycznej. A jakiej wolności ten naród faktycznie potrzebował? Wolności duchowej. Tę wolność od grzechu, wolność w Bogu przynosi im Jezus Chrystus. Ale oni, ponieważ rozumieli wolność jako jedynie polityczną, za nią tęskni, za nią marzyli, odrzucili oferowaną im
jak na tacy, wolność duchową. Pismo Święte mówi, Ewangelia Jana 8,36, jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolnymi będziecie. Ten tekst sugeruje nam nawet w pewien sposób, że można być nieprawdziwie wolnym. Albo może nam się wydawać, że jesteśmy wolnymi, ale tak naprawdę nie jesteśmy, jesteśmy zniewoleni. Dopiero Syn, jego ingerencja, jego wyzwolenie niesie prawdziwą wolność. Wolność. Od, jak mówi list do Rzymian, rozdział 6, werset 18, a potem werset 22. Wolność od grzechu, wyswobodzenie od grzechu, jak tam jest. Tragedią tego narodu w czasach Jezusa Izraelskiego było to, iż w imię tej pierwszej wolności politycznej odrzucili tę drugą wolność. Wolność duchową. Odrzucili Jezusa. A więc tak jak powiedziałem, dochodzi do pomieszania pojęć. Tak jak ludzie mieszają zrozumienie Boga, którego poszukują, ale źle go rozumieją, tak samo źle rozumieją pojęcie wolności. Wolnością nazywają to, co nią nie jest, a niewolą nazywają to, co jest prawdziwą wolnością. Czytaliśmy dłuższy fragment o owym synu marnotrawnym. 15 rozdział list Ewangelii Łukasza od 11 wersetu. Nie będziemy go ponownie czytać. Przypomnieliśmy go sobie. W jaki sposób, pomyślmy przez chwilę, pomieszały się te pojęcia wolności i zniewolenia, chociaż one tam nie padają, ale w gruncie rzeczy o nich mowa. W jaki sposób te pojęcia wolności i zniewolenia pomieszały się owemu młodszemu synowi? W czym widział on swoją wolność, a w czym widział on swoją niewolę? Wydaje się, że niewolą dla tego młodszego syna była praca w domu ojca. Obowiązki, jakaś odpowiedzialność, wypełnianie poleceń i to nawet bez specjalnych nagród. Ten tekst nie był czytany, ale w tym samym rozdziale, w wersecie 29, jak już ten młodszy syn wrócił, jak ojciec urządził przyjęcie, jak tam, prawda, dał mu pierścień, ten starszy zaczął się skarżyć i powiedział, to ja tu właściwie od samego początku robię, a nigdy na moją cześć żadnego przyjęcia nie zorganizowałem. Pamiętacie, jest tam coś takiego? Innymi słowy, widać z tego, że tak naprawdę do tego momentu, jak gdyby oni pracowali, i ten starszy do tej pory, i ten młodszy kiedyś, ale bez jakichś takich widocznych, specjalnych gratyfikacji ze strony ojca, tak? Jakiś nagród, tak? I ten młodszy zaczął to postrzegać jako rodzaj zniewolenia. Właściwie to ja wszystko robię, tak? Albo dużo robię, tak? Każdy mi ojciec robi to, jeszcze tamtym przypomina, żebym zrobił. Ja bym chciał pójść spać, albo może z kolegami się spotkać, a on jeszcze mówi, zrób to i jeszcze tamto zrób. Jeszcze tam owce sprowadź, prawda? A tam jeszcze do zagrody zapędź, tak? A jeszcze zamknij, a jeszcze sprawdź. A jeszcze napój. Po co ja nie mam prawa do jakiegoś czasu może wolnego? Życia towarzyskiego? To jakaś niewola jest? I żebym coś jeszcze z tego miał, ale nie mam nic? Prawdopodobnie tak o tym myślał. Czy ojciec to ktoś surowy, z kim nie można się być może pośmiać, może to tak postrzegał, może pożartować, dla którego najważniejsza jest tylko praca, a nie pragnienia jego dzieci. Wolność to było wszystko niewolą dla młodszego syna. Wolnością jawiło mu się natomiast wziąć kasę i to im szybciej, tym lepiej i w ogóle rzucić to wszystko, rzucić ten dom,
pojechać z dala od domu, z dala od rodziny, to nie jest wolne. Czasem jak oglądam różne filmy, polskie i niepolskie, to w nich, zwłaszcza w różnych małych miasteczkach, pobrzmiewa u młodych ludzi takie myślenie, wyrwać się, już nawet nie z tej małej mieściny, wyrwać się z domu. Bo w domu ciągle mi czegoś nie wolno. Ciągle czegoś ode mnie chcą. Jakaś niewola. Obóz koncentracji. Wyrwać się. Tym wielu młodych ludzi żyje. Tak rozumie wolę. Wziąć kasę, wyjechać. A jeszcze jakby tej kasy było tyle, żebym nie musiał pracować. Prawdziwa wola. Nie myśleć o przyszłości. Bawić. I to najlepiej w zabawę dla dorosłych. Czytaliśmy w tym fragmencie, że ten młodzian z tą kasą wiódł trochę rozpustne życie. Takie mu się podobało. W domu mu tego zakazywano. A teraz nikt mu na ręce nie patrzy. Robi co chce. A jaka była rzeczywistość? Jaką się bardzo szybko okazała, że po co ten młody człowiek odczuwał, że to jest jego wolność, szybko stało się taką niewolą, że pomyślał sobie ponownie o domu ojca jako o oazie wolności. Tak? Tylko kiedyś tego nie dostrzegł. Kiedyś jawiło mu się to jakoś coś zupełnie jak miejsce zniewolenia. A jak to jest dzisiaj? Co dzisiaj nas denerwuje? Naszych, powiedzmy sobie szczerze, adwentowych rodzinach. Co dziś nas denerwuje w kościele po kościół, też jest rodzina. Co dziś sprawia, że być może wielu młodym ludziom trudno tu wytrzymać, że po głowie chodzą im myśli, jak najszybciej się muszę uniezależnić. Od rodziców, bo wtedy i od nich się uniezależnię, i od kościoła się uniezależnię. Już nie będę tu musiał przychodzić. No teraz muszę, bo w końcu mieszkam z nimi, prawda? I no muszę jakieś miny tutaj, prawda, jakieś pozy przybierać, jakąś maskę zakładać. Nie chce mi się tu przychodzić, ale potem przyjdę dla świętego spokoju, bo potem będą mi suszyć łeb, że nie chodzę w sobotę do kościoła. Jak najszybciej się uniezależnić. Wyrwać, wyjechać. Znów te kazania, znów te morały, znów muszę być grzeczny, znów muszę się w sobotę ładnie ubrać. Znów muszę się uczesać, uśmiechać się do tych, do których nie chcę się uśmiechać. Ale jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko trochę. Zaraz skończę naukę, zaraz skończę, zaraz tylko pracę zdobędę. Teraz, jak tylko zdobędę, to już mnie tu nie zobaczą. Być może wielu tak myśli. Nie wolno tańczyć, nie wolno słuchać muzyki, jakiej chce, napić się piwa dla rozluźnienia, dla rozweselenia towarzystwa. Wszyscy tak robią przecież. Lampki wina na Sylwestra, szampana na Sylwestra. Co to jakaś, co to jakaś niewola, zakon jakiś? Nawet nie można niektórzy myślą sprawdzić, czy jest narzeczoną przy ślubie. A kupował ktoś kiedyś samochód i nie przejechał się nim? A to przecież będę mniej poważny. No tak się wie, tak wynosi. Tak wynosi. Trudno się dziwić, że młodzi ludzie robią wszystko, by ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić. A reguły rządzące środowiskiem kościelnym, w którym żyją, traktują jako przejaw jakiegoś zniewolenia. Podobnie jest z paleniem, braniem narkotyków, dopalaczy, dzisiaj modne, z modą, która wielu zniewala. Dlaczego młodzi ludzie nazywają wolnością to, co jest niewolą,
a to, co jest prawdziwą wolnością, nazywają zniewoleniem. Myślę, że są dwa powody. Najpierw je nazwę, a potem każdy z nich oględnie zilustruje. Pierwszy, dla którego wolnością nazywają to, co jest niewolą i odwrotnie. Pierwszy to ten, że nie rozumieją znaczenia tych pojęć. To jest podobnie jak z pojęciem miłości. Dzisiaj słowo miłość najczęściej w środkach masowego przekazu, w popkulturze, mówi się w kontekście uprawiania miłości. Czyli uprawiania seksu. Miłość sprowadzono do pewnej czynności technicznej. Do seksu. Nie tylko. A małżeństwo, które jest tą cudowną przestrzenią dla miłości, dla jej rozwoju, zaczęto nazywać grobem miłości. Znacie pojęcie? Małżeństwo to grób miłości. My specjalnie nie bierzemy, nie pobieramy się, bo znamy wiele par, które się pobrało po wielu latach bycia razem i dopiero jak się pobrali, to się rozwiedli. Bo małżeństwo to grób miłości. W takich przykładach to tutaj celują celebryci. Celebryci. Potem jeszcze wywiad z tego zrobią do znanej gazety i pochwalą się, prawda, że dopóki żyli na kocią łapę, to się kochali, a jak zdecydowali się pobrać, to się rozwiedli. To bardzo drugi moment. Widzicie? Miłość została sprowadzona do seksu, a małżeństwo będące przestrzenią miłości do jej grobu. I dokładnie tak jest z wolnością. Pomieszanie pojęć, bo ludzie nie znają. Bo młodzi ludzie zwłaszcza nie znają dokładnie, czym jest wolność, a czym jest i z czym się wiąże wolność, a czym jest tak na, a co jest tak naprawdę niewolne. Nie znają tych pojęć, myli im się to wszystko. Dlatego po prostu nazywają wolnością to, co jest zniewolenie, a zniewolenie nazywają wolnością. Jak, żeby to wyjaśnić, jak rozpoczynają się Boże przykazania? No. Proszę? Nie. Boże dzieci przykazań. Jak się zaczyna? Jam jest Pan Bóg. Głośno, wszyscy. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Aha. Ten wstęp jest bardzo istotny. To jest jak preambuła do konstytucji. Niektórzy myślą, że w konstytucji liczą się tylko artykuły. Tak? To tak, jakby myśleli, że w dziesięciorku przykazania liczą się tylko przykazania. Ale te przykazania tak naprawdę zaczynają się od tego wstępu. Niektórzy nawet uważają, że jest to fragment pierwszego przykazania. Ale moim zdaniem jest wstęp. Tam jest Pan Bóg Twój, który się wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Tak jak preambuła konstytucji. Mówi o pewnych kardynalnych wartościach, które powodowały ustawodawcą, że tę konstytucję ułożył, ustanowił, uchwalił. Tak, w pewnym sensie ten wstęp, te słowa mówią nam, co przyświecało Bogu, że dał nam swoje prawo. A co przyświecało? Wyzwolenie ludzi z niewoli. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Skoro nas wyprowadził z niewoli, to znaczy, że jak już jesteśmy wyprowadzeni, to jesteśmy gdzie? Wolni. Jesteśmy wolni. Byliśmy niewolnikami, ale nas wyprowadził ku wolności. I w tej wolności, i ta wolność, doświadczanie tej wolności, czerpanie z niej, korzystanie z niej zaczyna się od razu od słów. W związku z tym nie będziesz tego i tamtego i o tym też pamiętaj, jeszcze rodziców czci, prawda, i tak dalej, i w ogóle ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak? Nie.
Jeśli ktoś myśli, że przykazania są niewolą, bo mu czegoś nie wolno, to niech zrozumie, że niewolą to było, gdy ich nie było. Gdy nie było Bożych przykazań, nie było Bożych, ale co, nie było żadnych innych? Oj, były egipskie i dalej te cegły, i jeszcze bez słomy, i dalej, i szybciej, i więcej. Nie było? Były. Chyba gorsze od tych Bożych. I Bóg wyprowadza ich z tej ludzkiej niewoli do wolności. Ale jak widzimy, ta wolność zaczyna się od tego, to przeżywanie wolności, doświadczanie, że Bóg zaczyna od tego, wiesz, ok, jesteś wolny, ale w tej wolności nie wolno ci tego, nie wolno ci tamtego, tak? I paru innych rzeczy. To dziesięć. Widać z tego, że prawo Boże jest w jakimś sensie przejawem wolności, którą daje nam Bóg. Że w Bogu wolność polega na przestrzeganiu przykazań Bożych. Dlatego też prawo Boże zostało nazwane choćby w liście Jakuba 1:25 i 2:12. Cudownym zakonem wolności, cudownym prawem wolności. A psalmista w psalmie 119, wersecie 45 mówi: będę chodził na wolności, bo słucham rozkazów Twoich. Niektórzy myślą, że prawdziwą wolnością byłoby dopiero ich nie słuchać. Ale przecież to takie proste i tak łatwo akceptowalne w świecie, w którym żyjemy. A dlaczego takie trudne w Kościele? W świecie przecież wszyscy zgadzamy się na istnienie różnego typu ograniczeń. I nie uważamy się przez to jako zniewoleni. Czy nie jest ograniczeniem przepis kodeksu karnego, który zakazuje zabijania ludzi? Czy jest jakimś ograniczeniem? Kto zabija człowieka, ten podlega karze. Ale czy nam to przeszkadza? Tęsknicie do zabijania? Tęsknicie, żeby was, ktoś albo kogoś z waszego bliskiego zabito? Powiem wam więcej, nawet się cieszycie, że jest taki przepis. Albo kto dokonuje zaboru cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia, podlega karze. Czyli po prostu kto kradnie. Dobrze, że jest taki przepis? Czy też chcecie być okradani? No chyba, że chcecie kraść. Ale chyba dobrze, że jest taki przepis. Albo przepis, który zakazuje wyłudzania, fałszowania. Chyba, że chcemy być poszukiwani, żeby nas wyłudzano od nas. Ale tak na dobrą sprawę cieszymy się, że takie ograniczenia w naszym społeczeństwie są. Czujemy się dzięki nim nawet bezpieczniejsi. Wolni? Od ludzi, którzy takie rzeczy robią? Czujecie się? Dzięki takim ograniczeniom? Są inne ograniczenia. Takie, których nawet ludzie nie ustanawiali. A są, nawet nie nazywamy prawami. Jest prawo grawitacji? Staliście kiedyś nad, nie wiem, na skraju wieżowca na dachu? Jakie takie rzeczy bawiłem jak nastolatek. Wychodziłem z kumplami na dachu. Nie, nie będę więcej mówił, nikogo nie musieli prowokować. W każdym bądź razie przyglądałem się takim, zresztą na dole. Taka myśl była czasem. Skoczyć. Byłby wolny? No może parę sekund. A potem co najmniej gips. Wolność gipsu? Wózka? Albo mogiły?
Ale parę sekund byłby wolny jak ptak. Gdyby nie prawo grawitacji. Są prawa, które ustanawiają ludzie, są prawa, które funkcjonują w przyrodzie i one nas, nie czujemy się nimi. Czujemy się ograniczeni prawem grawitacji. Chcecie skakać z wieżowców, z mostu? One są. Są wokół nas te prawa i jakoś nie czujemy się nimi ograniczeni. Nawet w pewnym sensie jesteśmy szczęśliwi, że są. Ale niestety tak właśnie niewłaściwie rozumiała wolność na przykład polska szlachta, która mówiła tak. Krzysztof Opaliński w XVII wieku w satyrze napisał: nie uznawamy, jaka jest natura wolności i jakie jej granice, ale czynić co chcieć, to u nas prawdziwa wolność. Czynić co chcieć. Nazwali ją nawet złotą wolnością szlachecką. Ale inne powiedzenie polskie mówi, że nie wszystko złoto, co się świeci. Skutkiem takiego rozumienia wolności, robienia co się chce, chce zerwać sejm, to go zerwę. Czym się wam to kojarzy? O, z liberum veto. A wiecie, kto pierwszy zerwał sejm w ten sposób? Poseł z Upity, Władysław Siciński. Czynić co chcieć. To prawdziwa wolność. No i skutkiem takiego rozumienia wolności były potem zabory, czyli niewola. Bo prawdziwa wolność wyraża się w posłuszeństwie prawu, w przestrzeganiu porządku, w przestrzeganiu reguł. Bez prawa wolność jest anarchią, jest swawolą, jest i faktycznie prowadzi do zniewolenia. Najpierw grzechem, a potem i fizycznego zniewolenia. I znów pisarz z XVI wieku, Łukasz Górnicki, mówił: tego wolnością nie mamy zwać, iż kto podług swej wolej żywie. Ale to jest prawdziwa wolność, a swoboda. Żyć według prawa. A bliższy nam Fredro pisał: gdzie wolność nie zna hamulca ni prawa, tam dla słabego diablo śliska sprawa. Tak więc prawdziwą wolnością jest posłuszeństwo woli Bożej. Dlatego powiedziałem na początku: bądź wolność Twoja. Nie moja, Twoja. Bo wolność to świadomy wybór posłuszeństwa prawu. To wybór dobra w przeciwieństwie do grzechu, który zniewala. Jest to jednocześnie zgoda, tak, na jakąś podległość, na jakąś służbę, a językiem Pawła nawet mówiąc, na jakąś formę niewoli. Ale nie niewoli u człowieka, ale niewoli u Boga. A u Boga nawet niewolnik ma lepiej niż najbardziej wolny człowiek na ziemi u drugiego człowieka. Czy umowa o pracę zniewala nas? Przecież nikt nie każe nam jej. Zawsze. Jesteśmy wolnymi ludźmi, kiedy ją zawieramy. Ale kiedy ją zawieramy, dobrowolnie godzimy się na pewne obowiązki, na coś, że coś musimy robić pod kierownictwem pracodawcy. Że powie mi: zrób to, nie rób tamtego, tu cię nie powinno być, powinieneś być tam, ja to w ramach obowiązku, w ramach pracy wykonuję. Ale czy to jest moja niewola? Na tej samej zasadzie prawo Boże jest
tak, pewną podległością. Nakłada na nas pewne obowiązki, pewne ograniczenia, ale na pewno nas nie zniewala. Pamiętam, wszyscy pewnie pamiętacie, zwłaszcza co starsi, takie nazwisko Andrzej Załucha. Znakomity piosenkarz, prawda? Jego przyjaciel Rymowski śpiewa do dziś. Też ładnie. Ale Andrzeja Załuchy już od dawna nie ma. Bo w swym poczuciu wolności, nie skrępowanej niczym, a już na pewno nie przykazaniem nie cudzołóż, korzystał sobie z tej wolności, że ją weźmy w cudzysłów, jak chciał. Ale nie spodobało się to komuś. Mężowi kobiety, z którą zażywał swej wolności. A tego wziął i zastrzelił. Odsiedział, bo chyba w afekcie zastrzelił. Odsiedział parę lat, afekt, potem ta złagodzona forma, prawda, wina w afekcie prowadzi do złagodzonej pewnej kary. Więc parę lat odsiedział, napisał jeszcze parę scenariuszy, bo był reżyserem. Już dawno korzysta z wolności na nowo, jeszcze się wzbogacił na tych scenariuszach napisanych w więzieniu. A gdzie jest pan Załucha? Wolny? Od korzystania z życia dzisiaj, o tak, w jakimś sensie. Drugim powodem, dla którego, będzie już krócej, drugim powodem, dla którego młodzi ludzie nazywają niewolą to, co jest wolnością, a wolność nazywają niewolą. Drugim po nierozumieniu tych pojęć i nierozumieniu tego, że wolność kojarzy się z przestrzeganiem prawa Bożego i przestrzeganie prawa Bożego jest przestrzenią owej wolności, korzystania z tego. Drugim powodem jest to, że bo wszyscy tak robią. Bo wszyscy tak rozumieją wolność. Bo wszyscy tak rozumieją niewolę. Kiedyś rozmawiałem z jednym z moich dzieci o wolności i zniewoleniu. I reakcja była typowa dla wieku nastoletniego. Teraz już moje dzieci są dorosłe, ale wtedy były nastolatkami. Tato, ty znowu swoje, ty znowu o tym, ty znowu nudzisz, prawda? Ile tak można gadać o tym? A ja mówię, wybacz, ale muszę. Właśnie tyle, dla równowagi. Dlaczego dla równowagi? Bo telewizja, internet, czasopisma młodzieżowe, muzyka, filmy, reklama nieustannie i codziennie bombardują młodych ludzi treściami, które zamieniają znaczenia tych pojęć. Które wolność faktycznie nazywają niewolą, a niewolę wolnością. Co chwila czytamy, słyszymy, piosenka, zapal, zjedz, wypij, kochaj się, teraz, 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 nie myśl o przyszłości. Ja już nie chcę cytować, mógłbym. Cytaty z różnych piosenek, które zawierają tego typu treści. A widzę młodych ludzi, którzy chodzą dzisiaj całe dnie z słuchawkami na uszach. Całe dnie tego typu treści, po polsku czy po angielsku, są im tam kodowane, kodowane, kodowane. A oni się dziwią, że ja potem parę minut chcę z nimi porozmawiać i to wszystko odkręcić. Ty znowu swoje. Może powiedziałem dla równowagi, to wcale nie znaczy, że jakakolwiek jest równowaga. Nie dałbym rady. Musiałbym do nich gadać na okropie. A umysł człowieka.
człowieka, zwłaszcza młodego, chłonie jak gąbka. Jest systematycznie zaprogramowywany, manipulowany. Teraz do młodych. Drodzy poszukiwacze wolności, bo zakładam, że jakaś część z was jest jak ten marnotrawny syn, który jeszcze tu siedzi, ale już przybiera nóżkami, jak się stąd wydać. Drodzy poszukiwacze wolności, jesteście manipulowani przez specjalistów od mas mediów, od reklamy. Wyście robili to, czego chcą, tak jak chcą, kochali się, kiedy chcą, w taki sposób, jak chcą, ubierali się w to, co chcą, słuchali tego, co chcą, kupowali ostatecznie to, czego chcą. Bo dopiero wtedy będziecie wolni, wspaniali i usatysfakcjonowani. Jak zrobicie to, czego chcą, powiedzcie mi, czy to jest wolność? Kiedy na okrągło muszę robić to, co, czego inni chcą, do czego mnie zaprogramowano, że ja też mam chcieć? Traktują nas jak głupie zwierzęta, które się mani i wabi kawałkiem smacznego pokarmu w środku klatki, że wystarczy tylko wejść do środka i zjeść, a będziemy w niebie. Czy zapomnieliśmy, że wolność to możliwość samodzielnego decydowania o swoim postępowaniu? Jeśli decyduje o tym, jak postępuje, decyduje moda, moja namiętność, czyjaś zachcianka, telewizyjny spot reklamowy, a nawet moje poglądy nie są moje, tylko są kalką tekstów piosenek, których słucham na okrągło, cudzych poglądów, które tylko powtarzam jak magnetofon, jak papuga. To czy to jest wolność? A jeżeli to jest wolność, to marionetka jest wolna. Wielu żyje w takim filarzu wolności. Wielu ma kompletne pomieszanie. Zakończę kilkoma mitami o wolności. Pierwszy mit o wolności to ten, że istnieje wolność absolutna, nieskończona i niczym nieograniczona. Istnieje? Istnieje. Ale kto może z niej korzystać? Jedynie tylko Bóg. Bo jest wszechmocny. Nikt inny, kto nie jest wszechmocny, nie ma takiej wolności. Więc jak ludzie mówią, że dążą do niczym nieskrępowanej, nieograniczonej wolności, no to są mity. Tak jakby poszukiwali jednorożca i świętego Graala. To są mity. Ludzka wolność zawsze jest skończona, ograniczona. To nie znaczy, że jej nie mamy. Ale zawsze ma ona pewne granice. Po pierwsze, ograniczona jest wolnością drugiego człowieka. Nie wolno nam korzystać z wolności własnej w taki sposób, że jednocześnie będziemy drugiego człowieka ograbiali choćby z części jego wolności. Zrozumiałem to już bardzo dawno temu, kiedy w pokoju, który dzieliłem z moją babcią, namiętnie słuchałem głośnej muzyki. A moja babcia mówiła mi wielokrotnie: Nusiu, ścisz troszeczkę, bo ja nie mogę. Ścisz. Po jakimś czasie zrobiłem to, bo już mi się jej żal zrobiło. Tak często to mówiła. Ale ja dziś już rozumiem, dlaczego tak mówiła. Ja dzisiaj nie potrafię się skupić, jak jest wokół mnie za głośno. Większość artykułów moich, które czytacie, były napisane nocą, bo dopiero wtedy mogę się skupić, kiedy jest absolutna cisza. Pierwsze ograniczenie naszej wolności to wolność drugiego człowieka. Bo wolność to prawo robienia wszystkiego,
co nie szkodzi drugiemu, co nie ogranicza jego wolności. A drugie ograniczenie wolności to odpowiedzialność. Każda wolność musi być ograniczona odpowiedzialnością za własne czyny. I tutaj wielu młodych ludzi nie uświadamia sobie, że wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Chcą być wolni, w sensie robić wszystko, ale tak naprawdę nie są gotowi na przyjęcie odpowiedzialności za to, co robią. Chcą chodzić na imprezy, chcą się spotykać z płcią przeciwną, ale kiedy wyjdzie z tego ciąża, przybiegają do mamusi i tatusia, żeby się zajęli dzieckiem, bo oni muszą dokończyć studia. Chcą wolności, ale bez czego? Bez odpowiedzialności. Powiedzcie mi, wolne bez odpowiedzialności to jest dziecko. A tu dziecko chce być dorosłym, a jednocześnie, żeby jak wyjdzie problem, żeby go rodzic traktował jak dziecko. To uczciwe? Chyba nie. Nie ma absolutnej wolności niczym nieskrępowanej. Innymi, że wolność to prawo robienia wszystkiego, na co mam ochotę. W takim rozumieniu utwierdza młodych ludzi dzisiaj i od lat, na przykład pan Osiak, mówiąc, a rób ta, co chce. Bylebyście tylko raz w roku zebrali dary na dzieci. To tak poza tym, to rób ta, co chce. To nawet w pewnym sensie jest, do połowy jest biblijne. Czy apostoł Paweł nie uczył, wszystko mi wolno? Uczył? Ale dodawał. Ale ja się nie dam niczym zniewolić. Więc jeśli pan Owsiak chciałby być prawdziwie biblijny, to powinien mówić, rób ta, co chce tam, ale uważaj ta, co robi tam. I tym jest również wolna miłość. To oczywiście eufemizm, wolna miłość. Znów, w tym zwrocie ta miłość to znaczy seks, a wolna znaczy seks z bezobowiązań. Bez konsekwencji. Wielu myśli, że jak tylko sobie tak powiem, to już wszystko mogą. Ale nie ma czegoś takiego jak wolny seks bez konsekwencji. Nawet jeśli nie będzie to ciąża, to będą inne konsekwencje. Złe rozstania, złamane serca, utrata poczucia własnej godności, własnej wartości, a może choroby, może jakiś AIDS. Te wszystkie rzeczy, AIDS, niechciane ciąże, małżeństwa na skutek wpadek, których by nigdy nie było, gdyby nie, to jest niewidzialna cena brutto tak zwanej wolnej miłości. Wiecie, co czasem robią sprzedawcy w sklepach, żeby oszukać nabywcy? Wypisują wołami cenę netto, a obok malutką brutto, czyli z VAT-em. I ktoś mówi, jaka wolna cena, biorę to, a dopiero się przy kasie dowiaduje, że trzeba zapłacić więcej. I tak samo jest z wolną, w cudzysłów to weźmy, miłości. I ostatnie, dwa ostatnie mity o wolności. To ten, że wolność zewnętrzna daje wolność wewnętrzną, czyli polityczna, duchową. To mit. To mit. Chociaż on sprawia, że wielu ludzi właśnie przede wszystkim dąży do wolności politycznej, lekceważąc sobie duchową jako mniej ważną, albo myślą sobie, a o sprawach duchowych powiem dopiero jak okupanta, prawda, się wiesz, swobodzę. Tyle tylko, że o ironię i z Pisma Świętego, i z literatury możemy się dowiedzieć, że można żyć za kratami i być wolnym. Biblijny przykład, Józef w Egipcie, tak? Jan Chrzciciel, łot na krzyżu, ten lepszy łot.
Daniel w Babilonii? A można żyć też w wolnym kraju, jak wielu z nas, a być zniewolonym. Czy to ekonomicznie, czy duchowo, czy na różne inne sposoby. I ostatni mit. To mit, że można być wolnym, że wolność to życie bez Pana. On jest widoczny w takich powiedzeniach, sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Tak? Nikt mną nie steruje, sam sobą, jak się pościelisz, tak się być, sam sobą steruje. Wolno, wtedy jestem wolny, to życie bez Pana. Ale tutaj ostatni dzisiaj cytat z literatury. Mikołaj Gomez Dawida napisał: jeśli zapomnimy, że być wolnym, to poszukać sobie Pana, któremu powinniśmy służyć, wówczas wolność jest niczym innym, jak absolutną szansą, że rozkazywać nam będzie Pan najbardziej nikczemny. Więc albo sam sobie znajdę Pana, któremu będę chciał służyć, bo jestem do Niego przekonany, ale jak będę myślał, że mogę sobie żyć bez żadnego Pana, to dostanę się w niewolę bardzo nikczemnego człowieka. Jeśli zdecydowanie nie opowiemy się za Chrystusem, wiedząc, że jest wielki bój między Chrystusem a szatanem, jeśli nie opowiemy się za Chrystusem w naszym życiu, to mamy szansę na co? Czy w tym boju jesteśmy w stanie zachować jako ludzie neutralność? Ani z Chrystusem, ani się diabłu nie dać? Nie ma szansy. Albo się poddamy Jezusowi, Panu, któremu powinniśmy służyć, i Jego prawo, które jest przejawem prawdziwej wolności, albo będzie, nawet nie szansa, będzie rządził nami Pan najbardziej nikczemny. Nasza prawdziwa wolność, moi drodzy, jest zagrożona przez współczesną kulturę, przez trendy społeczne, środki masowego przekazu, stawiające na spontaniczność, tolerancję wobec każdej odmienności, na przyjemność, na kierowanie się emocjami nie tylko, jest zagrożona przez fałszywe koncepcje wolności, które w końcu prowadzą do zniewolenia. Dlatego Jezus w kontekście ostatnich dni mówił o szczególnej potrzebie czujności, panowania nad emocjami, kierowania się rozumem, wskazaniami obiektywnego Słowa Bożego, wskazaniami Bożej woli. Dlatego jeśli chcesz być wolny, a przede wszystkim rób to. Nie rób tego, nie rób tego, co krzywdzi ciebie i innym. Nie zabij, nie cudzoluj, nie kradnij. I tu sobie w myślach przypomnijcie każde z Bożych przykazań. Nie stawiaj też innych, siebie czy rzeczy na miejscu Boga. Szanuj rodziców, czyń dobrze, przebaczaj. To jest prawdziwa wolność. Niech Pan Bóg nam dopomoże zrozumieć to wszystko i wybrać nam właściwą drogę.